Inne nie znaczy gorsze. Pewnego dnia na przerwie śniadaniowej wyjąłem z plecaka piękną, nową śniadaniówkę pełną pyszności. W środku była sałatka z kaszy gryczanej z marchewką, rzodkiewką i innymi warzywami. Ble, fuj! Co ty masz, chrumas? Ty tak na serio? Na pewno będziesz to jadł? Mama mi to przygotowała. Mówiła, że to bardzo zdrowe. Pff, skosztuj lepiej moich czekoladowych draży. Ucholu, one są straszliwie słodkie. Dlatego zawsze je zagryzam kanapką. Ale to kanapka z kremem czekoladowym. Masz rację, dobrze byłoby ją popić. Na szczęście dziś w ramach programu dla szkół dostaliśmy mleko. To pewnie jedyna zdrowa rzecz, którą spożyłeś dziś w szkole. A co masz do moich przekąsek? To, że na pierwszym miejscu w ich składzie jest cukier. Na pewno są smaczniejsze niż twoja sałata z kaszą. Tego dnia wróciłem do domu bardzo niepocieszony. Synku, dlaczego znowu nie zjadłeś w szkole swojego śniadania? Nie miałem apetytu. Chrumasku, przecież bardzo lubisz sałatki z warzywami. Obiecuję, że jutro zjem. A może przygotujesz z tatusiem pyszne naleśniki? Uważaj, chrumasie, są jeszcze gorące. Tatusiu, mogę posmarować je pastą marchewkową? Oczywiście. A co ci do tego pokroić? Może sałatę i małe pomidorki? O, i papryczkę, i jogurcik. Może chciałbyś do tego jeszcze twarożek? Jest bogaty w pełnowartościowe, łatwostrawne białko. A co to znaczy, tatusiu? Haha, dzięki temu rosną twoje mięśnie, a w szkole dużo dłużej nie poczujesz głodu. Ekstra! Nie mogę już doczekać się przerwy śniadaniowej. Co tam dzisiaj przyniosłeś, chrumasie? Mam nadzieję, że nie znowu jakąś sałatę. Dzisiaj mam naleśniki. Pokaż mi je tu. Chrumasie, czy ty zwariowałeś? Te naleśniki są z warzywami. One są bardzo smaczne, ucholu. Naleśniki je się z kremem czekoladowym. Koniec, kropka. Chrumas, nie przejmuj się nim. Jak mówi moja mama, jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Twoje naleśniki na pewno są pyszne. Oui, uchol nie wie, co dobre. Może chciałbyś zjeść z nami? O, no jasne! Psi! Kto by chciał takie naleśniki? Moje czekoladowe draże są dużo smaczniejsze. Ucholu, uważaj, bo wysypiesz swoje draże.
Tak mówisz, bo zazdrościsz mi pysznej przekąski. O nie! Ucholu, nie wolałbyś usiąść i zjeść z nami? Ale moje draże się wysypały. Chodź, poczęstuję cię swoim jabłkiem. I co, Ucholu? Słodkie? Słodziutkie. Zupełnie jak moje draże. Ale dużo zdrowsze. Chrumasie, a mogę spróbować tego naleśnika? Jasne, częstuj się. Przepraszam, Chrumasie. Wyśmiewanie twoich śniadań było kiepskie. Każdy lubi co innego i nic w tym złego. Mam nadzieję, że nadal będziemy kumplami. No pewnie, Ucholu. Może jutro rano ty spróbujesz przygotować nietypowe śniadanie. Tylko bez kremu czekoladowego. Zobaczycie, że was zaskoczę. Tym razem przygotuję coś zdrowego i pożywnego. Skorzystam z przepisu szefa Jerza z warsztatów kulinarnych programu dla szkół. Działanie promocyjne unijnego programu dla szkół realizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.